Cześć wszystkim, witajcie w Minecrafcie. Witajcie w naszym mieście, jesteśmy razem z Mają. Hejo, hejo. Dzisiaj pokażemy wam zmiany, jakie zaszły w naszym mieście, miasteczku jeszcze, ale już niedługo to będzie duże miasto. Także pokażemy wam, co zmieniliśmy i zbudujemy coś nowego, ale o tym później. Dobra, najpierw wieżowiec. Właśnie, zobaczcie, nowy budynek. W 100% zbudowany przez Maję i wymyślony. Maja wykorzystała nowe możliwości w najnowszej wersji Minecrafta. Chodzi oczywiście o wysokość budynków, jakie można budować. Tutaj to trochę zajmie. Właśnie, opowiadaj Maja, co robiłaś, co zrobiłaś, jak budowałaś. No w sensie, ogólnie to chciałam użyć komendy, jakby na ściany, żeby to wszystko od razu się wypełniło. Ale nie użyłam, bo jej nie znałam i mi się nie chciało szukać w internecie. A Mikołaj nie pamiętał, albo mu się nie chciało. I raczej byłabym skłonna odpowiedzi, że mu się nie chciało. Patrzcie, to jest najwyższa kratka. Żeby nie było. Jaka wysokość? 320. Na taką wysokość można budować właśnie w najnowszej wersji Minecrafta. 320 bloków. Aha, i jeszcze, chodź, spadnij. I jeszcze jest tu gdzie sprawa, bo jakby... No, generalnie to nie będziemy się za bardzo słuchać czy coś, ale musimy wybrać prezydenta miasta czy coś. Tak, władzę miasta po prostu. No. Nazwijmy go prezydentem. No. No i no Mikołaj raczej nie, bo on tutaj praktycznie nie gra, no ale już niech będzie, ale będą, ja i Chris jesteśmy tak jakby chętni. No i właśnie mam... Czyli my jesteśmy kandydatami na prezydenta, a czemu prezydent? Bo czasem są jakieś konflikty, czasem ktoś chce coś zburzyć, zbudować, a druga osoba nie chce tego. No i musi być osoba, która będzie rozstrzygać w razie takich konfliktów. No właśnie. I po to ten prezydent. Więc my jesteśmy kandydatami, ja i Maja, a prezydenta wybieracie wy. No dobra, a teraz twoje argumenty, dlaczego to akurat ty masz być? No na przykład, słuchajcie, wczoraj była taka sytuacja, Maja... No dobra, ale to niech będzie. Ale to najpierw przedstawimy. Słuchajcie, zburzyłam dom. Właśnie, Maja zburzyła swój świetny, super fajny dom. Ale to jest teraz mój dom ogólnie. Ja byłem temu przeciwny. No i dlatego właśnie chcę być prezydentem, żeby zabraniać na przyszłość no, burzenia budynków. Lepszy. Patrzcie, tu mam telewizor taki. Tutaj mam łóżka. Tutaj coś takiego jakby, o, taki jakby schowek. Patrzcie, wow. O, a tu magazyn. Patrzcie, mieczyk. O, tutaj skrzynki. Tak to wygląda. No, dobra, no i teraz możesz mówić. No, dlatego ten dom mi się podoba, ale przecież mógł zostać tamten stary, który był bardzo fajny. Nawet miał basen swój, miał kuchnię, jadalnię, wszystko miał. I niestety Maja go zburzyła. No dobra. Dlatego chcę zostać prezydentem, żeby zatrzymać burzenie naszego miasta. A ja uważam, że ja powinnam być prezydentką czy coś, dlatego, że to ja założyłam to miasto i jakieś 9/10 budowli, których tu jest, to ja zbudowałam! Więc praktycznie to Chris to tutaj se mieszka i tyle. No kurde, nawet ten wieżowiec to nie jest w całości jego, bo ja mu pomagałam. No dobrze, ale czy to, że ty budowałaś to miasto, uprawnia cię do zburzenia? Tak. Jego? Tak, bo to, co ja zbudowałam, to ja mogę zniszczyć. Słuchajcie, dlatego ja chcę zostać prezydentem, żeby nie pozwolić Mai niszczenia tego, co zbudowała. No tak, ale ja mam argument, dlaczego zniszczyłam mój dom. Ponieważ ja nim nawet nie przebywałam. No, nie wchodziłam do niego praktycznie w ogóle.
No i poza tym ta jadalnia i ta kuchnia i ta łazienka i te baseny, to są po prostu totalnie niepotrzebne. To zajmowało tyle miejsca, a teraz patrzcie. No i kurde, i zniszczył już. No a teraz patrzcie, tutaj ładny park zbudujemy. A ja mam mniejszy dom i mi taki starcza. No i niepotrzebny mi jest większy, a dzięki temu można zbudować właśnie taki ładny tutaj park. Widzicie? No więc głosujcie w komentarzach. O, tutaj zbudowałam taki pomnik. Tutaj jest jeszcze dom Chrisa, wszystko pokazuje, co jest nowe. Dom Chrisa. O, właśnie, to jest tutaj jest znowu. Znowu coś zniszczy. Nie no kurde, co to jest, to jest złoty po prostu. O. Tutaj generalnie jest jeszcze nieskończony, w zasadzie praktycznie nierozpoczęty magazyn. To ty chodź za mną. Tutaj jest nowy dom Mikołaja. Tak, nowy dom Mikołaja. To jeszcze pokazujemy, bo zaraz zaczynamy się zabudowę. Tego parku jakby kończymy. Właśnie, już powiedziałaś, co będziemy budować. No i w ogóle to miał być prank, jakby ja nie wiedziałam. Nie miejcie do mnie pretensji, no. Generalnie dom Mikołaja, nie? 5 kryształów będą. Po prostu się kurde tak wściekł, dlatego magowy dom, bo mu to zniszczyło. Jeśli to oglądasz, to przepraszam. A poza tym przez to też ja mu wysadziłam 5 kryształów endo, to ja musiałam mieć wysadzone 5 TNT za to i się zgodziłam na to, więc już miałam trochę zniszczony dom, więc czemu by go nie zniszczyć jeszcze bardziej, nie? No. Tu jest jeszcze generalnie ten basen taki. O, tutaj basen mu. Dobra, a teraz już bez przedłużania i... Budujemy, tak? Tak. Tworzymy park. Mhm. Ok, mamy przygotowane tutaj różne sadzonki. Dobra, na razie to my będziemy robić ścieżki takie jakby. O. Tak, po których się będzie chodzić. Tutaj mamy wejście, coś takiego. A zbudzmy sobie ten cały, też cały blok kwarcu, bo coś takiego to mi się nie chce. Czyli bawimy się trochę w ogrodników. No nie do końca w zasadzie. O kurde, a to jest jeszcze ten Mikołaj magazyn. Aha. No to się kurde podkopało. Także pod parkiem są ciekawe rzeczy. Żeby czasem komuś nie przyszło na myśl kopać tam i wybierać skarbów. No. Bo nam zniszczy park. O, jaka ładna ścieżka. Zobaczcie, czyli tu się będzie wchodzić. Tu będzie fajny staw taki, jeziorko. No tylko, że ty to tak kurde pokazujesz, a to nie na twoim ekranie się nagrywa. No tak. O, jaka ścieżka piękna. Oczywiście to jest oczywiste, oczywiste, że myślę, że no jakoś bardzo dużo my po tych ścieżkach nie będziemy chodzić i głównie to my je będziemy omijać, ale żeby było ładniej, to je zrobimy. Tak, pewnie. Może kiedyś nasze miasto się zaludni i akurat będą ścieżki dla innych dochodzenia. No zaludni. Aha, i widzowie, jest jeszcze sprawa, ponieważ Chris, obiecaliśmy wam, a w zasadzie to ja, Chris się na to nie zgodził, ale walić tam. No bo na 100
150 subskrypcji, więc to śmiesznie brzmi, jak niektórzy youtuberzy dają warunek. Na przykład, no nie wiem, 100 tysięcy lajków, żeby następny film był XD. No, ale na 150 subskrypcji Chris miał założyć TikToka. No niestety nie zgodził się zatańczyć makareny. Niestety, widzowie, spróbujcie go jeszcze namówić, bo... Nie wiem, czy niestety, może całe szczęście dla widzów. Niestety nie zgodził się zatańczyć makareny. To uważasz, że tak dobrze tańczę makareny? A ja nie wiem, jak tańczysz makareny. Daj mi spokój. No, niestety, ale nazwę, tutaj wam się wyświetla nazwa, więc możecie wbić, bo na razie są to dwie obserwacje, czy ileś, nie wiem ile jest, jakby to oglądacie, ale no na razie jest generalnie dwa. Na mojego też możecie wbić, teraz wam się tutaj też wyświetla. No i zaobserwujcie nas, ja to mam konto trochę dłużej, mam też inne konta, no generalnie, no mam dwa konta powiedzmy. Jedno tutaj, drugie tutaj. Więc polecam wbić, bo może coś tam, bo może dzięki temu, no szczerze wątpię, ale może... O kurde! Zamknęłam cię! Wypuścić mnie, proszę mnie wypuścić! No weź, tutaj! Tutaj masz. Ja. No dobrze, słuchajcie, no to my sobie budujemy park. Ścieżkę. Za chwilę jakieś roślinki zrobimy, na pewno kwiatki będą, jakieś krzaczki. Drzewka. Także będzie pięknie. Będzie kawałek takiego zielonej strefy w naszym mieście. No. Zielony. Murzyki pewnie, no nie? W stawie jakieś będą. Będą. Nie wiem, aksolotla czy coś. Ja spojrzę z góry, jak to nasze miasto wygląda. Okay. O właśnie, o kurde. No jest coraz... A dobra, bo to jest ten tunel. A dobra, tam walić ten tunel i tak się już do niczego nie przyda, bo po co w parku, kurde, ten tunel. Nie przemyślałam tego. Coraz nowocześniejsze to nasze miasto, słuchajcie. Dwa drapacze chmur. Fajnie. Mi się podoba. W ogóle jak się ktoś zastanawia, co z serią Squid Game, to ja się niedawno dopiero o tym dowiedziałam i ich wypuścili. Kogo wypuścili? Jak to kurde was! Ja! Prosto złota. No ja już wspomniałem o tej serii, ale rzeczywiście... No bo to już dawno. Nagrywali, nie? Piękna ścieżka. Aha, jeśli... zauważyliśmy, że... Patrzcie, o kurde. Patrzcie, gdzie to się wszystko odbywało. Ja wam przysięgam, że ja o niczym nie wiedziałam. O, patrzcie. Tutaj generalnie to są jakieś moje i Mikołaja zabawy, nie pytajcie. O, patrzcie. Tutaj nie wiem, może się kiedyś tutaj pobawimy. Nie wiem, napiszcie, czy chcielibyście z tym odcinek.
Kurde, jak to ładnie wygląda. Ładnie, nie? No. Dobra, teraz bierzemy sadzonki. A, dobra, to jest tak. Nie, dobra, najpierw to drzewo weźmiemy. Tu. Nie wiem, nie będzie jakoś dużo tych drzew bardzo. Żeby to nie było takie zarośnięte jak jakaś kurde dżungla. Jak rośnie, to pokażemy wam, jak to wtedy wygląda. I jeśli ktoś chce zamieszkać na naszym serwerze, to też piszcie. W ogóle, kurde, wszystko piszcie, nie wiem. Piszcie, jak tam wasza matka, ciotka, wujek, to ktoś tam, nie wiem. Dobra, nieważne. No, teraz mączkę, właśnie mączki postawimy. Kurde, nie, no to będzie zarośnięte. Teraz utknęłam. O, jakie wysokie. Ja myślałam, że to nie będzie zarośnięte. No dobrze, to my sobie dalej tutaj sadzimy. Możesz, Maja, pokazać z góry jeszcze, jak to fajnie ten park teraz wygląda. I będziemy kończyć. No. Także do następnego odcinka. Oglądajcie nas, dawajcie suby, lajki i piszcie, co byście chcieli jeszcze oglądać w naszych odcinkach. Także ostatnie spojrzenie na park, póki jest mały. No w sumie to jakby wielkość jego się nie zmieni, więc... Tak, znaczy te roślinki. Coś takiego jeszcze. Nie wiem, tutaj jeszcze będą kurde kwiatki i wszystko. Tak jest, pokażę, zobaczcie. I spojrzenie na nasze miasto. Trzymajcie się, cześć! No, ten piesek to chyba usunę. No, ale to pa, pa.